Odsłaniając kolejne warstwy bogatego stylu życia sułtana Brunei, poznajemy świat, w którym luksus zderza się z tradycją, a władza kształtuje losy narodu. W dzisiejszym filmie poznamy monarchę, który działa na skalę, której wiele osób może sobie nawet nie wyobrażać. Bogactwo i władza. W bujnym sercu Azji Południowo-Wschodniej leży Brunei. Mały, ale oszałamiająco zamożny naród rządzony przez monarchę, którego bogactwo i władza są legendarne. Sułtan Hasan al-Bolkiah maluje wyjątkowy portret rządów monarchicznych w epoce nowożytnej. Wstąpienie mężczyzny na tron w 1967 roku zwiastowało erę bezprecedensowego dobrobytu dla Brunei, napędzanego ogromnymi rezerwami ropy naftowej i gazu ziemnego. Te surowce pozwoliły sułtanowi dorobić się fortuny. Z majątkiem szacowanym na 20 miliardów dolarów, siła finansowa Bolkiah jest widoczna w każdym aspekcie jego życia. Bogactwo jest nie tylko osobistą skarbnicą, ale i kamieniem węgielnym gospodarki Brunei, a także globalnych wpływów. Ramię inwestycyjne narodów kierowane przez sułtana posiada znaczne udziały w niektórych wiodących światowych instytucjach finansowych, luksusowych markach i nieruchomościach. Ta dywersyfikacja aktywów pokazuje, że kontrola sułtana wykracza daleko poza granice jego królestwa, osadzając go w tkance globalnego handlu i dyplomacji. Sercem narracji Hasanala jest jego życie osobiste, naznaczone bogactwem i tradycjonalizmem. Z rzekomymi 20 żonami i haremem, który był przedmiotem zarówno fascynacji, jak i kontrowersji, podejście Bolkiah do małżeństwa jest przesiąknięte zwyczajami królewskiego rodu i pragnieniem zachowania czystości dynastycznej. Małżeńskie sojusze są czymś więcej niż tylko zjednoczeniem dwóch osób. Są to strategiczne powiązania, które wzmacniają społeczno-polityczne fundamenty sułtana. Królewski harem. W enigmatycznych kręgach królewskiego dworu Brunei koncepcja haremu jest w równym stopniu częścią tradycji, jak i przedmiotem globalnych intryg i sporów. Harem sułtana, składający się podobno z 20 żon i licznych konkubin, jest świadectwem przeplatania się odwiecznych zwyczajów z osobistymi prerogatywami jednego z ostatnich monarchów na świecie. Praktyka poligamii, usankcjonowana przez prawo islamskie i zwyczaje Brunei, pozwala Hasanowi na posiadanie wielu kobiet jednocześnie. Chociaż dokładna liczba małżonek Bolkiah może nie być publicznie zweryfikowana, wiadomo, że jego więzy małżeńskie zostały strategicznie zaaranżowane, aby scementować sojusze, kontynuować królewski rodowód i zapewnić czystość dynastycznego rodu. Żony sułtana, każda z własną rangą i pozycją w hierarchii pałacowej, są związane złożonym systemem tradycji i oczekiwań. Są matkami przyszłych spadkobierców, strażniczkami królewskiej etykiety i ucieleśnieniem królewskiego splendoru sułtanów. Harem symbolizuje również osobiste i rodzinne bogactwo. Kobiety, które do niego należą, są często obsypywane klejnotami, posiadłościami i innymi atrybutami królewskiej łaski. Jednak takiemu bogactwu towarzyszy ścisłe przestrzeganie królewskich protokołów, które regulują zachowanie, wygląd publiczny i interakcje społeczne w murach pałacu. Istnienie haremu nie obyło się bez kontrowersji. Spotkało się to z krytyką międzynarodowych obserwatorów, którzy uważają tę praktykę za sprzeczną ze współczesnymi normami równości płci i wolności osobistej. Bogactwo narodu. Fundament dobrobytu Brunei i podpora ogromnego bogactwa sułtana leży pod jego ziemią. Są to ogromne rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego, które wystrzeliły ten maleńki naród do rangi najbogatszych państw świata. Odkryta w 1929 roku ropa naftowa była katalizatorem, który zmienił trajektorię Brunei.
Wraz z wydobyciem rozwijał się także sułtan, którego skarbce wypełniały się dochodami z towaru, który stawał się niezbędny dla nowoczesnego świata. Lata 70. przyniosły dalszy przyrost fortuny Brunei, ponieważ pod wpływem wydarzeń na świecie i rosnącego popytu ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły. Produkcja kraju, choć skromna, wystarczyła, aby zapewnić jego mieszkańcom wysoki standard życia, którego wielu zazdrościło. Darmowa opieka zdrowotna, edukacja i mieszkania pozbawione podatku dochodowego od osób fizycznych były wymiernymi korzyściami, jakie bogactwo ropy naftowej zapewniało mieszkańcom Brunei. Na czele tej fali fortuny stał sułtan, który jako monarcha absolutny sprawował kontrolę nad zasobami naturalnymi kraju. Dochody z ropy i gazu zostały przekazane do Państwowego Funduszu Majątkowego, który zabezpieczył jego przyszłość gospodarczą przed ewentualnym wyczerpaniem rezerw surowców. Fundusz ten pod kierownictwem sułtana inwestował globalnie, jeszcze bardziej umacniając jego wpływy w międzynarodowych finansach i biznesie. Zarządzanie bogactwem naftowym Brunei nie odbyło się bez wyzwań. Zmienność światowych cen ropy naftowej czasami zagrażała fundamentom dochodów kraju, co skłaniało do wezwań do dywersyfikacji gospodarczej. Co więcej, samo uzależnienie od ropy naftowej i gazu jako głównego źródła dochodu wzbudziło obawy co do długoterminowej stabilności gospodarki Brunei. Pomimo tych wyzwań, sułtan nadal wykorzystuje aktywa energetyczne kraju, aby utrzymać status Brunei jako bogatego gracza na arenie międzynarodowej. Członkowstwo tego kraju w ASEAN i jego rola w dyplomacji regionalnej opierają się na sile gospodarczej wynikającej w dużej mierze z eksportu energii. Manewry Bolkiaha w polityce zagranicznej charakteryzują się często mieszanką islamskiej solidarności i pragmatycznego zaangażowania zarówno ze wschodem, jak i zachodem. W Brunei sektor naftowy i gazowy jest nie tylko filarem gospodarczym, ale także powodem do narodowej dumy. Ekstrawagancja. Styl życia Hassanala Bolkiaha jest portretem bogactwa, który przyćmiewa zwykłych milionerów. Jego życie jest ozdobione atrybutami ogromnej fortuny, zbiorem dóbr tak rozległych i różnorodnych, że łatwo można je pomylić z posiadłościami narodu, a nie jednostki. Sercem materialnego wszechświata sułtana jest Istana Nurum Iman, pałac królewski, którego nazwę tłumaczy się jako Pałac Światła Wiary. Pokoje to nie tylko rezydencja władcy, ale także symbol jego ekstrawaganckiego stylu życia. Ze swoimi złotymi kopułami, marmurowymi podłogami i kryształowymi żyrandolami pałac jest świadectwem zamiłowania Bolkiaha do ogromnego luksusu. Wartość budynku, szacowana na ponad miliard dolarów, czyni go jedną z najdroższych rezydencji na świecie. W garażu sułtana znajduje się jedna z największych w świecie prywatnych kolekcji samochodów, szacowana na 7 tysięcy pojazdów wysokiej klasy. Są to najrzadsze i najbardziej luksusowe samochody, w tym wykonane na zamówienie Ferrari, Bentleye i Rolls-Royce. Jego osobisty odrzutowiec, ozdobiony złotem i kryształem La Ligue, uosabia czyste bogactwo. Poza pałacem i hangarem, majątek sułtana przejawia się także w jego garderobie, w której znajduje się kolekcja zegarków i garniturów od najbardziej prestiżowych projektantów na świecie oraz w biżuterii, która zawiera jedne z najrzadszych i najcenniejszych klejnotów. Posiadłości Hassanala obejmują również nieruchomości na całym świecie, między innymi w Londynie, Paryżu, Nowym Jorku i Los Angeles. Czy wiedzieliście o istnieniu sułtana z tak ogromnym bogactwem? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!